Okay. Cześć, Jarek Łuczak, firma Awers Wrocław. Dziś zaprezentuję Wam kolejne BMW 535 F10 z instalacją gazową, jak na naszą firmę przystało. Chcecie zobaczyć jaką i jak zamontowaną? Zapraszam do oglądania. N55B30. Takie oznaczenie ma ten silnik, do niedawna uznawany za nieprzerabialny, a my od ponad roku skutecznie go już przerabiamy. 3 litry turbo, 306 koni fabrycznych i spalanie na poziomie 15 litrów na 100 km. Mało? Wydaje mi się, że akurat jak na taką moc, na taki silnik, na taką masę, to spalanie jest w miarę normalne, ale po 6 zł to jest 90 zł za każde 100 km. To opłaca się jeździć na benzynie? Ja zdecydowanie wolę jeździć na gazie niż na benzynie w takiej sytuacji. Wolę spalać 15 litrów gazu plus 2 litry benzyny, co będzie mnie kosztowało jakieś 50-55 zł, nawet po dzisiejszych wysokich cenach gazu. Założona instalacja gazowa to KME. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje taka instalacja gazowa do takiego samochodu, zapraszam na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie na dole w opisie. A tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego online dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do Waszego samochodu, bądź do takiego, który tutaj widzicie. Tak jak mówiłem, tutaj zamontowane KME, widać filtry, tam dwa sterowniki, tu reduktor, a tam dwa wtryskiwacze, pozostałe cztery udało się zmieścić na dole pod obudową. Ale to przecież nuda, ale ten silnik to już można powiedzieć zaczyna być kultowy w prawie wszystkich modelach BMW. Od jedynki po siódemkę był montowany i wszystkie X-y również, chociaż w X1 chyba go nie było. Było X3, X4, X6, X7, bo X7 nie, X7 już ma B58. X7 tego silnika już nie było. Ale zapraszam wszystkich, którzy macie takie silniki do nas na zagazowanie. Mamy już dosyć duże doświadczenie i wiemy, jak skutecznie go przerobić i pozwolić Wam oszczędzić 40% kosztów. A teraz zapraszam do środka, gdzie pokażę Wam, jak wykończone jest BMW. Za oknami złota polska jesień, na stacjach gaz najdroższy w historii, ale i tak opłaca się przerobić tak ładny samochód na gaz. Wnętrze klasyczne, czarne, jak na BMW przystało, nawet z ciemnym drewnem na wykończeniu. Reszta praktycznie wszystko w kolorze black. Dobre głośniki Harman Kardona, a więc sprzęt audio całkiem nieźle gra. Zaraz spróbujemy zobaczyć. A teraz uruchomimy sobie auto i zaprezentuję Wam, co tu zrobiliśmy. Deska rozdzielcza elektroniczno-analogowa, wskaźniki prędkości i prędkości samochodu i prędkości obrotowej silnika analogowe, przełącznik benzyna-gaz. Tutaj już w tej chwili pokazuje nam, że jesteśmy na zasilaniu gazowym i mamy pełny zbiornik gazu, o czym informuje nas 5 diod pomarańczowych po prawej stronie. A zbiornik gazu umieściliśmy w bagażniku, ponieważ te samochody nie mają wnęki koła zapasowego, ani w ogóle koła zapasowego, mają tylko wnękę na akumulator, którą Wam zaraz pokażę. Cztery ładnie wyglądające i jeszcze piękniej brzmiące rury wydechowe silnika, a w bagażniku niespodzianka. Jak na kierowcę BMW przystało, baseball w bagażniku. A za półeczką zbiornik gazu o pojemności 70 litrów brutto. Pozwala zatankować około 60 litrów gazu netto, co przy spalaniu 15 litrów powinno starczyć na jakieś 400 km, a jak pojedziemy grzecznie i spalimy 12, to starczy i na 500 km. A po przejechaniu tych 500 km można podjechać na stację tankowania, zatankować sobie ekologicznego paliwa po 3 zł niestety, za pośrednictwem tego oto wlewu pełnego, który nie wymaga żadnych przejściówek, przynajmniej na rynku polskim, włoskim, czeskim, chorwackim i większości państw europejskich. Jeżeli spodobało Wam się takie BMW, kupcie sobie i zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej, żeby Was nie puściło z torbami. Jeżeli spodobał Wam się film, to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie nowoczesnych instalacji gazowych do nowoczesnych silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, turbodoładowaniem i
wysoką mocą, a tymczasem na gazie. Hej!